Tak na koniec to, że chciałbym opowiedzieć taką historię science fiction troszkę. No a na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że nienawidzieć się nie opłaca, bo to jest po prostu, marnuje się energię, to lepiej się z kimś pobić. Powtórzę, lepiej się z kimś pobić niż nienawidzieć. Nienawidzenie to jest po prostu marnowanie energii. A teraz tak, a może nie, a może... Nie, zanim po prostu przejdę do mojego science fiction, nie, to może po prostu powinien, że to zatrzymać i. Powinien, że zatrzymać i zacząć w inny sposób, może. Wyobraźcie sobie w takim filmie science fiction, nie, że pole bitewne to jest wasza głowa, i do waszej głowy można po prostu przesyłać informacje. I odbierać wasze informacje mózgowe i przetwarzać na tekst. W czasie rzeczywistym, słuchajcie. W czasie rzeczywistym. I wyobraźcie sobie, że jest teraz kilka, powiedzmy, osób. No i one po prostu się bawią waszym mózgiem, czyli odbierają to, co myślisz, i przesyłają do twojej głowy znowu coś, co oni myślą. Żebyś ty myślał podobnie. Teraz sobie wyobraź to pole bitewne, czyli tutaj ta głowa, nie? I w tej bitwie po prostu, powiedzmy, nazwijmy to, słuchajcie, z angielskiego Mind War, uczestniczy po prostu, jakieś kraje uczestniczą. Powiedzmy, że dwa, trzy, cztery, a może i cały świat. A to nieważne, nie? Ale powiedzmy, że jest taka technologia, słuchajcie, w takim science fiction filmie, jest taka technologia, która to umożliwia. To sobie pomyślcie, w jakim świecie byśmy żyli, gdyby tak coś takiego było możliwe, prawda? Gdyby to było po prostu możliwe, taka technologia, która brzmi no kosmicznie, prawda? No naprawdę kosmicznie brzmi, słuchajcie. Że ktoś może, no... Nie, może chyba jednak przestać, bo się za bardzo, słuchajcie, no... Za bardzo się, słuchajcie... Nie chcę powiedzieć, podnieciłem, ale rozgadałem, o.